Witam serdecznie i zapraszam do malowania tulipanów. Troszeczkę inaczej zacznę. Właśnie tak od plamy. Kiedy porobię sobie takie plamy, to one dają mi dużą, dużą możliwość swobodnego malowania. Nie muszę się trzymać żadnej kreski, żadnego szkicu, który zrobiłam, tylko właśnie ta plama, którą teraz robię, ona będzie w sumie wpływała na to, jak będzie wyglądał mój obrazek, w którą stronę, gdzie umieszczę kwiaty, gdzie poprzesuwam płatki kwiatu, gdzie liście. Wszystko takie, jak widzicie, bardzo spontaniczne, a początkiem tego wszystkiego jest zwyczajnie kleks. Przesuszyłam, a teraz przyglądam się, co mogę wykorzystać, z czego mogę zrobić kielich kwiatowy, a co będzie liściem. Tutaj taka biała plamka, którą mogę wykorzystać, te płatki do tego, żeby właśnie tu gdzieś poprowadzić płatek drugi. Może tak, one się jeszcze zwijają. Teraz z tego zrobię, może od tutaj jest taki fajny cień. Może sobie z tego gdzieś tutaj wymyślę następny. Przed sobą w wazonie mam tulipany. Oczywiście, gdybym chciała to zrobić bardzo bardziej realistycznie, no to przyglądałabym się temu, co mam w wazonie, ale tak jak mówię, tak mi się chciało taki właśnie jakiś zrobić bardzo spontaniczny rysunek, bardzo spontaniczny obrazek. Czekajcie, muszę tylko popatrzeć, tu mam raz, dwa, tu będzie trzeci, a reszta okaże się w trakcie malowania, gdzie się tam co ukryło. Bardzo lubię takie właśnie malowanie, w którym mam dużo swobody i mogę sobie to wykorzystać na takie fantazje, na takie fantazjowanie kwiatkowe. Tutaj wchodzę w to miejsce, gdzie jest głębia. Przesunę sobie to odrobinę do góry. Może tu rysując, zaznaczając od razu, że tutaj właśnie jakieś takie linie będą szły. Tu wejdę troszeczkę w głąb i to przesunę w tamtą stronę. Będzie to chyba, co będzie, to się okaże, jak pomaluję jeszcze chwilkę. Ale taki zamysł mam, aby to była taka bardzo lekka, taki właściwie akwarelowy szkic. Tutaj była kropka, to mi się rozmyło troszeczkę i zrobił się z tego wyraźniejszy kleks. Troszeczkę go rozmyję, jeżeli się nie da, to znaczy, że tak miało być. Tutaj jest takie fajne miejsce, gdzie ten jeden tulipan się kończy, ten drugi gdzieś tu do góry idzie i tu się zaczyna. Muszę tylko wziąć koloru. Tu. W takim malowaniu fajne jest to, że naprawdę zupełnie nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Teraz tu pokażę ten brzeg. Te plamy, które zrobiłam na początku, postaram się je zachować. To znaczy może tam o sobie, tak jak tutaj, przejadę troszeczkę, ale nie za bardzo. Ten czubek jest mi za wyraźny, za ostry, więc go troszeczkę zmienię. Może do tego różu dodam troszeczkę czerwieni, aby tonacja zrobiła się taka troszeczkę cieplejsza. Tu też zrobiło się troszeczkę za intensywnie. To znaczy całość jest bardzo delikatna, ale chcę, żeby właśnie taka została, w związku z tym
nie daje dużo koloru. Teraz jeszcze muszę przejść tutaj na dół, w to miejsce, sekundę, w to miejsce, gdzie w ten sposób przesuwając tam gdzieś ten kolor, dodam odrobinę tej czerwieni z żółcią, poprzesuwam sobie tu, gdzie zieleń naszła, gdzie ten róż wszedł na zielone, muszę bardzo wilgotnym pędzelkiem rozmyć to tak, aby ta zieleń nie została, aby nie straciła swojego koloru. Tu jest ten brzeg zbyt intensywny, więc pociągnę jeszcze troszeczkę. Co będzie, jeżeli dam troszeczkę jakiegoś brązu? O, to mi chyba wzbogaci lekko. Tutaj do środka też mogę odrobinę zmienić kolor na to wszystko. Kilka kropek. Nie wiem, jak wygląda u Was. U nas powoli zaczyna już ta wiosna być naprawdę widoczna. Tulipany co prawda nie, tulipanów jeszcze nie mamy, ale bardzo fajnie wyglądają ogrody, gdzie zaczyna kwitnąć forsycja, krokusy, żonkile. I nareszcie, mam nadzieję, koniec już z tą zimą tak naprawdę. Co by sobie tutaj zrobić, tak odrobinkę zmienić? O, to może odrobinkę za dużo, więc muszę... To mieszanie na, mam nadzieję, że jest widoczne, na jakimś talerzyku, czy na jakimś futkładzie białym, mieszanie farby i patrzenie, jaka ta farba jest, i szukanie tego właśnie odcienia, który przyda mi się, bardzo to lubię. Tutaj poszło, tak mogę zrobić. O, przesunę w ten sposób, pokazując ten kielich dosyć wyraźnie. Dam teraz tym różowym kleksom troszeczkę, dam albo nie dam, zobaczymy, co by zrobić z tym. Mogę tu wjechać odrobinę z brązem, żeby zmienić. Tu mi się oczywiście poprzesuwa, bo jest papier zbyt wilgotny, ale to nie szkodzi. Tu na brzegu dam mu też kilka kropek, dam odrobinę więcej wody, żeby te kropki nie były takie małe, drobne, a właśnie, żeby to był taki kleks. Teraz zajmę się tymi zieleniami. Tu mam taki bardzo intensywny, ciemny odcień zieleni. Dodam do tego troszeczkę brązu, aby był cieplejszy. No i co mogę? Tutaj jest jeszcze zbyt... Zastanawiam się, zbyt wilgotnie. Zbyt wilgotny papier. Mogę zrobić tak, żeby tu był jeszcze jeden kielich. Zrobię to w ten sposób, że zobaczcie, jeżeli zrobię taki obrys, szkoda mi troszeczkę tej farby, jeżeli zrobię taki obrys i przesunę to, to już zasugerowałam, że tam w głębi, może ten cień przesunę bardziej, że tam właśnie jest jeszcze jeden kwiat. Mogę odrobinę od środka zwilżyć, aby ten kontur nie był aż tak wyraźny. Tą linię przetnę sobie tu w ten sposób. Troszeczkę cieplejsza zieleń powinna być chyba. Więc zobaczymy, czy z tego zrobię kwiat. Prawdopodobnie tak. Liście tulipana. Sekunda, żebym się nie zgubiła. Ten kielich będzie być może tutaj. Liście tulipana są takie, o, takie jakieś, takie proste. Chcę tylko takie pozaznaczane. Tu będzie szło, tak? Mogę któryś z nich odwrócić troszeczkę. Dajmy na to, że będzie to któryś tak odwrócony. Czyli dam mu tą ciemniejszą stronę. Przesunę. A tutaj z kolei znowu pokażę ten liść, który tak leciutko tylko zaznaczę. Tu zrobię coś takiego, a tu na brzegu dam
tu z samego brzegu. Dam odrobinę farby, aby ta część liścia również była kolorowa. Hopla. Tutaj na lubię, zresztą one mają tak po kilku dniach, te tulipany zaczynają tutaj na końcach tych liści zaczynają dostawać takiego brązu. I to właśnie w tych dwóch momentach pokażę. Niech sobie tak to teraz wygląda. Może też odrobinę. Tu i powtórzę ten ciapnięcie tutaj. Tak wygląda malowanie w moim wydaniu tulipana wtedy, kiedy nie mam gotowego planu. Jak to będzie wyglądało, sugeruję się tym, jak ułożyła się plama, jak popłynęła woda i wykorzystuję tą plamę. Ona stanowi bazę do mojego obrazka. Pokażę Wam teraz już, jak będzie wyglądała gotowa praca. Jeżeli Was zachęciłam takim właśnie swobodnym kleksem, będzie mi bardzo miło. Na razie, pa!